Cześć, to ja, FSO Poldek Karo. To jest mój Polnes Karo Plus DU FSO. Wszystkich egzemplarzy wyprodukowano aż 1,061,807 egzemplarzy, 7 prototypów. Nie wczęto do produkcji 7 oczywiście, a są nimi Polonez pick-up 3-osiowy, Polonez pick-up przód, Polonez za tył Fiata pick-upa, Polonez sedan, analog 4x4 sedan. Silniki Polonezów to 1.5 w Borewiczach, Karo 1.4 16V, 1.6 GLI, GLE, Polonez Corpus, 1.6 GSI, GLI, 1.4 GTI, 16V. Polonez służył w policji, straży, jako karetka, oczywiście też jako ostatnia droga, też jako karawan. Niedługo będzie film o wizualnym tuningu. Być wam to w tamtym roku wakacje chyba. No niestety plany się zmieniają, ale niestety naklejka GX nie jest ona fabryczna FSO. Ja sam ją przykleiłem. Polonez prezentuje się tak w środku. Polonez 1.6 GLI różnił się tym od silnika 1.6 GSI, że miał filtr powietrza na wierzchu, pod maską oczywiście. Samochód kupiony z Krasnostawskiego. Ja mieszkam w Świdnickim, w powiecie oczywiście. Samochód jest na benzynę. Będzie niedługo, no może za miesiąc, w tym miesiącu jeszcze, zagazowany. Bo tak się prezentuje. Na filmie może tego nie widać, ale jest bardzo zakurzony. Bo pół roku był oczywiście, jakby remontowane progi były pół roku wymieniane z przerwami dużymi. Koła sam malowałem. Niedługo ich kolor się znowu zmieni. Chcę je przemalować. Wszystkie koła są takie, oprócz tej Volkswagena Golfa 2. Niestety tamta felga przybita jest, a w zapasie same druty. I co więcej? Tyle chyba. A 1.4 MPI. Polonez Kombi, Polonez Track 1.9D, diesel. Oraz taka ciekawostka. DU FSO zaprojektował taki plan. Ja niestety nie jestem posiadaczem FSO, DU FSO. FSO miało inne klamki jak Polonez Karo. Może macie niektóre takie. Ale no i to tyle będzie. Cześć.